Gdy dzień robi się coraz dłuższy, zima zbliża się ku końcowi, pojawia się on. Majestatycznie krążąc po niebie, zwiastuje nadchodzącą wiosnę. Opisywał go już Horacy i Owidiusz, a sklasyfikował Lineusz. I chociaż znany jest od Sri Lanki i Indii przez RPA aż po Francję, to zdecydowanie najbardziej kojarzy się z Polską. Bardziej niż Biedronka. Dzień dobry, tu Jarek z Szalonych Walizek. Pamiętacie akcję Podróżuj do Tutaj, którą w ubiegłym roku, pierwszym roku pandemicznym realizowaliśmy w okolicach Olsztyna i tam pokazywaliśmy Wam wszystkie bardzo miłe atrakcje, mikropodróże w Olsztynie i w okolicach Olsztyna w odległości do 50 km. W tym roku chcemy Was również zabrać na taki szlak, ale nieco dalej i mieliśmy taki pomysł, by pokazać Wam miejsca, w których można trzymać dystans społeczny, bliższe natury i takim cudownym miejscem, naszym zdaniem absolutnym hitem jest Żywkowo. Jest polska stolica Bociana Białego, która znajduje się tutaj. My jesteśmy właśnie w Żywkowie, a tu jak się odwrócę za mną, 300 metrów dalej, jest granica polsko-rosyjska. Najpiękniejsze miejsca na Warmii, bo jesteśmy na Warmii, znajdują się w oddaleniu od Olsztyna, ale warto pojechać, dlatego że tutaj akurat jest bardzo mało ludzi. Są przepiękne, podmokłe łąki, są łęgi, są grędy. Wszystko to, czego bociany potrzebują do życia i nie tylko bociany, bo po drodze widzieliśmy też sporo żurawi, ptaków drapieżnych, które Wam również w tym filmie pokażemy. A my lecimy teraz do bocianów. Ale zanim wpadniemy do bocianów, chcemy pokazać Ci inne wyjątkowe ptaki, które również ukochały sobie Warmię. Stada żurawi spotykaliśmy regularnie w drodze na północ, a ich szczególne nagromadzenie trafiliśmy tuż za Ornetą. Zwykle, niezwykle płochliwe, tym razem całkowicie pochłonięte były wydziobywaniem ziaren ze świeżych zasiewów. Żywkowo to dawna pruska wioska Szeweken, którą po wojnie zamieszkały ukraińskie rodziny, przesiedlone tutaj w ramach akcji Wisła. Kilka chałup, 20 mieszkańców i dwa razy więcej bocianich par. W sezonie warto się po niej przespacerować, by poszukać bocianiej izby czy bocianiego sklepu z pamiątkami. Do Żywkowa można dojechać też rowerem, korzystając z popularnego szlaku Green Velo. Jeszcze niedawno w Polsce żyło 45 tysięcy par bocianów. I choć jego populacja co roku się zmienia i niestety w ostatnich latach zmniejsza, to Żywkowo wciąż jest wyjątkowym miejscem. Rocznie jest tu około 45 bocianich par, a na koniec sezonu do ciepłych krajów odlatuje 150 do 200 bocianów. A przy gospodarstwach można spotkać tablice informujące o liczbie par oraz datach ich przylotów i odlotów. No i jesteśmy już w samym Żywkowie, w stolicy polskiego Bociana Białego. Jesteśmy w samym centrum, w sercu wsi, a to serce jest właśnie zawsze tam, gdzie jest sołtys. I obok nas sołtys wsi Żywkowo, Adam Mądry. Będziemy sobie mówili na ty, bo jesteśmy chyba w podobnym wieku, tak mi się wydaje. Dokładnie. Ja powiem tak, że ja trochę to Żywkowo pamiętam, jeszcze z początków, jak stawało się bocianią wsią, ale tego nie wiedzą nasi widzowie i chciałem prosić o to, żeby opowiedzieć o bocianiej wsi, o historii bocianiej wsi, bo bociany chyba było tu zawsze, ale nie zawsze wszyscy o tym wiedzieli, że tutaj są bociany. Akcja promowania bociana rozpoczęła się w latach 90., kiedy pan Władysław Andrzejew, w którym gospodarstwie się znajdujemy. Tak, teraz jego żona mieszka po sąsiedzku. W 90-tych latach zaczął stawiać platformy po prostu gdzie było można, na drzewie czy na stodole. Później w 2000 roku, 2004 lub 2005, już nie pamiętam, te gospodarstwo przejęło Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które jeszcze bardziej jakby przyczyniło się do promocji Żywkowa i Bociana Białego, remontując podupadające stodoły i budynki gospodarcze. Pamiętam, że ludzie tutaj we wsi chyba wtedy jeszcze pukali się w głowę, gdy widzieli, co pan Andrzejew wyprawia. Tak, okazało się, że on miał rację. Tak, dokładnie. No wiadomo, jak jedna osoba zacznie robić coś po swojemu, no to niekiedy tak bywa, że mieszkańcy nie patrzą się przychylnie. Ale teraz prawdę mówiąc, że każdy mieszkaniec żyje z tego bociana.
Bo do Rzeszowa przyjeżdżają turyści. Tak, dokładnie. Podczas sezonu zimowego, gdzie nie ma tego bociana, gdzie zbliża się wiosna, no to każdy mieszkaniec wyczekuje tego ich pierwszego przylotu. Po prostu cieszy się tym bocianem. Kiedy przylatują bociany? Kiedy pojawiły się w tym roku pierwsze bociany? Bociany przylatują w połowie marca. W tym roku 25 marca przyleciał pierwszy bocian. Ile w sezonie bywa bocianów w Żywkowie? Ile przylatuje, a ile wylatuje? Bo wiadomo, że one tutaj przylatują po to, żeby się też rozmnażać. Jasne. W zeszłym roku mieliśmy 43 pary, które przyniosły na świat 77 piskląt. Tak więc około 160 bocianów. Odlatywało do ciepłych krajów. Tak, dokładnie. Chciałem zadać to pytanie, które pewnie każdy by zadał. Dlaczego Żywkowo jest tak sławne? Bo to nie tylko chodzi o pana Andrzejewa, który próbował rozsławić tę wieś, ale tutaj jest strasznie dużo bocianów. I to pytanie, dlaczego tutaj jest właśnie akurat tak dużo bocianów? Głównie przez to, że wokół są pastwiska. Ludzie jeszcze trzymają bydło. Są tereny podmokłe. Jest po prostu dostatek pożywienia dla bociana. No i przez to właśnie bocian zaczął się tutaj osiedlać. Bociany są mięsożerne i wbrew popularnym schematom nie jedzą tylko żab, a żywią się przede wszystkim mniejszymi stworzeniami od chrząszczy, koników polnych, po krety, ryjówki i nornice. Żerują w okolicy 5 km od gniazd, oczyszczając okolice ze szkodników. Dorastają do 120 cm wysokości, a rozpiętość ich skrzydeł może osiągać nawet 2 metry. Przylatują do nas w połowie marca, a odlatują już w sierpniu. My w tym roku, przyjeżdżając do Żywkowa, chcemy zaprosić Was do tego, żeby w tym roku w ramach akcji Podróżuj do tutaj poruszać się w czasie pandemicznym, który pewnie jeszcze trochę potrwa, zachowując dystans społeczny i być bliżej natury. A Żywkowo jest takim idealnym miejscem na to, żeby uciec z miasta. Chociaż tutaj przyjeżdża dużo ludzi, ale jednak mimo wszystko, gdy rozejdziemy się po wsi, gdy odejdziemy trochę dalej, te bociany są wszędzie i będziemy je mogli naprawdę na spokojnie, bezpiecznie poglądać i cieszyć oczy. I wdychać świeże powietrze. Bocianami, tak. Tym bardziej, że tutaj nie ma żadnego przemysłu. Nie ma, naprawdę nie ma. Jesteśmy strefą wolną od przemysłu. Praktycznie sama natura, tak? No i dlatego też bocian polubił to miejsce. Często pokutują takie mity, że bociany wiążą się w pary na całe życie. Czy to prawda? Nie, nie jest to prawda. Bocian wiąże się tylko ze swoją drugą połówką, tylko na okres lęgu. Na jeden sezon. Na jeden sezon, dokładnie. Odlatuje do ciepłych krajów, wraca i ma już drugą partnerkę. Ciekawe. Ale tak. Z drugiej strony wiadomo, że ptak dba w ten sposób o rozwój swojego gatunku. Tak, o to, żeby miksować geny. Dokładnie. Z ciekawostek dodam, że nie jest też prawdą, że bocian zawsze wraca do tego samego gniazda. Bywają przypadki, że wróci do tej samej miejscowości, na przykład do Żywkowa właśnie. W zeszłym roku wrócił jeden bocian, który był 4 lata wcześniej obrączkowany, a w tym roku mamy dwa bociany, które były właśnie obrączkowane 3 i chyba 4 lata temu. Tak więc niektóre bociany wracają, ale nie wszystkie. Ja mam takie pytanie wynikające z patriotyzmu lokalnego, bo my jesteśmy z Warmii i Mazur i na Warmii i Mazurach mówi się o tym, że to Warmia i Mazury są właściwie też stolicą bociana. Tych bocianów na Warmii i Mazurach jest najwięcej. I to samo mówią na Podlasiu. Kochamy Podlasie, ale gdzie tych bocianów faktycznie jest więcej? Jeśli chodzi o skupisko, to Żywkowo jest naprawdę jednym z niewielu takich miejsc w Polsce, gdzie w jednej miejscowości jest tyle bocianów. Na Podlasiu jest jedna miejscowość, już nie pamiętam jej nazwy, gdzie też ma podobną ilość gniazd, no ale jednak Żywkowo wygrywa. Przyciąga. Jest jakiś magnes. Dokładnie. Także kochani, zapraszamy do Żywkowa, zapraszamy do stolicy bociana białego, polskiej stolicy bociana białego. Na naszą ukochaną Warmię to akcja Podróżuj do tutaj, ale tak naprawdę to też bardzo fajny pomysł na to, żeby odkryć kolejne ciekawe miejsce i odbyć jakąś swoją ulubioną mikropodróż. I to nie tylko w czasie pandemicznym, ale już jak pandemia się skończy, mamy nadzieję. Naprawdę jest to fajne miejsce, żeby zaplanować sobie trasę samemu
ze znajomymi lub z rodziną. Potwierdzam i zapraszam. Budowane latami bocianie gniazda mogą czasem osiągać wagę nawet 3 ton. Dlatego tak ważne jest przygotowywanie specjalnych platform na bocianie gniazda, w czym pomaga m.in. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W środku Żywkowa na terenie gospodarstwa, którego właścicielem jest towarzystwo, znajduje się platforma, z której najlepiej można obserwować wioskę, a przede wszystkim bociany. I chociaż bociania wieś w Żywkowie jest coraz bardziej wyludniona, to właśnie to może stać się jej atutem, bo takich miejsc przecież często szukamy. Przypadkiem trafiliśmy na pierwszą, właśnie powstającą agroturystykę, gdzie przygotowywanych jest dla gości 5 pokoi z wyżywieniem, a obok okazały budynek na spotkania integracyjne, nawet na 40 osób. Prowadzi go polsko-francuskie małżeństwo Alicja i Fevier, a miejsce to nazywa się Terra Natangia. Bo tak po prawdzie to ta część Warmii była niegdyś zamieszkiwana przez plemię Natangów, a historia ich wodza Herkusa Monte była inspiracją dla Mickiewicza do napisania Konrada Wallenroda. I na tym kończymy naszą podróż do stolicy polskiego bociana białego, do Żywkowa, na Warmii, tuż przy granicy rosyjskiej. Dorotko, jak ci się to miejsce podoba? Ja w ogóle myślę, że tutaj będzie jeszcze piękniej w czerwcu, jak urodzą się młode i te główki malutkie będą wystawały z tych gniazd, no i będzie przepięknie zielono, będzie wszystko kwitło. Teraz też jest cudnie, ale w czerwcu naprawdę zachęcamy. My jesteśmy na początku sezonu, ale to tylko dlatego, żeby przygotować ten film, rzucić go na kanał na YouTubie i żebyście wy mogli skorzystać wtedy, kiedy ta wiosna już naprawdę buchnie, kiedy będą młode, kiedy tutaj naprawdę będzie warto przyjeżdżać. Gorąco polecamy. Miejsce, gdzie można zachować dystans społeczny, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest natura, gdzie jest naprawdę cudownie. Jedźcie do Żywkowa na Warmię i pamiętajcie o akcji Podróżuj do tutaj. Do zobaczenia. We'll be right back.